Drodzy Państwo, zapewne wszyscy spotkaliście się z określeniem męczennik za wiarę. Być może skojarzy się wam ono z cierpieniami pierwszych chrześcijan pod rządami Nerona, tak barwnie opisanymi przez Sienkiewicza w Kwowadis. Nie jest to jednak zjawisko czysto chrześcijańskie. Każda religia ma swoich męczenników, którzy woleli umrzeć niż wyprzeć się wiary przodków. Albo przejść na jakąś inną religię. Pytanie jest jednak, czy jest możliwe być męczennikiem za niewiarę? Otóż okazuje się, że tak. I my mamy własny polski tego przykład w osobie Kazimierza Łyszczyńskiego, podsędka i posła na sejm z województwa brzeskiego, który popierał elekcję. Jana Sobieskiego na króla Rzeczypospolitej. Jako młody człowiek służył w wojsku, biorąc udział w wojnach z najazdami moskiewskim, szwedzkim i węgierskim. W latach 1658-1666 jako jezuita studiował w Krakowie, Kaliszu i Lwowie. Ciekawe to musiały być studia, skoro Kazimierz wystąpił z zakonu. I wkrótce potem napisał traktat De non existentia Dei, czyli o nieistnieniu Boga. Niech mi nikt nie mówi, że w kaliszu nie można się niczego nauczyć. Zadenuncjowany przez sąsiada, co nadaje całemu wydarzeniu jakiś taki swojski smaczek, który był mu winien dużą sumę pieniędzy i nie chciał ich oddać. Łyszczyński został aresztowany i postawiony przed Komisją Sejmową, która skazała go na śmierć przez spalenie żywcem. Wyrok wykonano na rynku Starego Miasta w Warszawie 30 marca 1689 roku. Oto jak przedstawił tę egzekucję biskup Andrzej Chryzostom Załuski. Wyprowadzono go na miejsce stracenia i okrutnie znęcano się najpierw nad jego językiem i ustami, którymi on okrutnie występował przeciwko Bogu. Potem spalono jego rękę, która była narzędziem najpotworniejszego płodu. Spalono także jego papiery pełne bluźnierstw, i na koniec on sam, potwór, został pochłonięty przez płomienie. Które miały przebłagać Boga, jeżeli w ogóle za takie bezeczeństwa można Boga przebłagać. Niestety mamy tylko ogólne wyobrażenie o tych bezeceństwach Łyszczyńskiego, bo sam jego traktat został spalony. Z mowy oskarżycielskiej wynikało, że Łyszczyński zarzucił teologom, iż gaszą światło rozumu. Przypisując Bogu rzeczy niemożliwe oraz atrybuty i określenia, przeczące sobie. Utrzymywał dalej, że to człowiek jest twórcą Boga, a Bóg jest tworem i dziełem człowieka. Co więcej, i tu już, jak mówią młodzi ludzie, pojechał po bandzie, twierdził, że religia została Ustanowiona przez ludzi bez religii, aby ich czczono. Pobożność Bo została wprowadzona przez bezbożnych, twierdził, a lęk przed Bogiem rozpowszechniany przez nielękających się, żeby ich się lękano. Hmm. Ktoś by mógł pomyśleć, że te bezyceństwa być może są raczej próbą racjonalnego spojrzenia na ludzką wiarę. Jak wielki był w tamtym czasie lęk przed religijnymi autorytetami, niech świadczy fakt, że król Jan III Zobieski, do którego Łyszczyński zwrócił się o zamianę kary na ścięcie mieczem, pomimo jego wojskowych zasług i politycznej lojalności, nie wstawił się za swoim poplecznikiem. Hmm, powie ktoś, ale to już stare czasy. Teraz taka rzecz nie byłaby możliwa. Czy aby jednak na pewno... Wielu ludzi niepokoi ten sojusz ołtarza stronem, którego liczne oznaki obserwujemy w Polsce. Palenie na stosie pewnie by już nie przeszło, ale wszak. Nie jest to jedyny sposób na zniszczenie człowieka. W tym kontekście, następujące słowa Łyszczyńskiego mogą się wydawać całkiem aktualne. Napisał on: Prosty lud oszukiwany jest przez mądrzejszych wymysłem wiary w Boga na swoje uciemiężenie. Tego samego uciemiężenia Broni jednak lud w taki sposób, że gdyby mędrcy chcieli prawdą wyzwolić lud z tego uciemiężenia, przez sam lud zostaliby zdławieni. Czyż nie interesujące, choć liczące ponad 300 lat, słowa. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Prawdzie, prostocie i miłości Piotr Rajski.